Agnieszka Piesto, kanał Państwo Piesto, kanał o przedsiębiorczości i inwestowaniu w nieruchomości. U nas bez zmian, czyli nadal inwestujemy w nieruchomości przeznaczone na najem, przeznaczone do remontu, w lokale użytkowe oraz w grunty rolne. Natomiast to, co dzieje się w naszym państwie polskim, w przepisach dotyczących nieruchomości, to okres wielkich zmian, ciągłych zmian. W zasadzie cały czas musimy nadążać za tym, żeby śledzić te zmiany, które są wprowadzane przepisami prawa. Jeżeli chcecie być na bieżąco, to oczywiście zapraszamy Was na spotkania Gildii Inwestorów lub we wrześniu zapraszamy Was na szkolenie z gruntów, jak kupić ciekawie grunt, czy to rolny, czy budowlany. Natomiast teraz pokrótce chciałabym Wam powiedzieć, co w zasadzie na dniach zostało wprowadzone przepisami prawa, gdyż prawo budowlane się zmieniło, moi drodzy. 3 czerwca weszła w życie ustawa, bieżącego roku, weszła w życie ustawa zmiany w prawie budowlanym. I teraz ta ustawa dotyczy głównie obiektów związanych z rolnictwem. Tutaj bardzo szybko rządzący chcieli ułatwić życie rolnikom i zobaczmy, czego te zmiany dotyczą. A mianowicie, zmiany mają na celu ułatwienie budowania przez rolników. Tylko zgłoszenia budowy, a nie pozwolenia na budowę będą wymagały po pierwsze jednokondygnacyjne budynki gospodarcze i wiaty o prostej konstrukcji związane z produkcją rolną o powierzchni zabudowy do 300 m2. Także jak widzicie, to są dosyć duże obiekty i tam są kolejne wymogi. Rozpiętość konstrukcji nie większa niż 7 metrów wysokości itd., itd. Czyli pierwsza rzecz. Obiekty budowlane, jednokondygnacyjne do 300 m2. Czyli jeżeli macie ochotę wybudować, no powiedzmy, kurnik o powierzchni 300 m2, musicie zrobić tylko zgłoszenie. Kolejna sprawa. Zgłoszenia będą wymagały tylko obiekty służące do przechowywania zboża o maksymalnej pojemności 5000 ton, usytuowane w całości w granicach administracyjnych portów morskich o podstawowym znaczeniu dla gospodarki narodowej. Więc jeżeli macie tutaj ochotę przechowywać w portach morskich tony zboża, tak jak drzewniej bywało, czyli dawniej bywało, to oczywiście możecie to zrobić bardzo szybko i takie duże silosy sobie pobudować. Kolejna sprawa, trzecia. Nie będą wymagały pozwolenia na budowę ani zgłoszenia budowy jednokondygnacyjne budynki gospodarcze i wiaty o prostej konstrukcji związane z produkcją rolną o powierzchni zabudowy do 150 m2, których obszar oddziaływania mieści się w całości na działce lub działkach, na których zostały zaprojektowane. Jeżeli jesteście osobą fizyczną, osobą prywatną, która chce budować dom albo przeszła ten proces, sami wiecie, że wiąże się to z koniecznością załatwienia wielu zgód, pozwoleń, a także zebrania naprawdę szeregu dokumentacji. Natomiast jak widzicie tutaj, jeżeli już jesteście rolnikiem albo ktoś z Waszej rodziny jest rolnikiem i nie wiedział o tych przepisach, to musicie go bardzo szybko uświadomić, że może w tym momencie otworzyło się takie okienko, może ta ustawa zostanie zmieniona niedługo, więc jeżeli nosił się z zamiarem zabudowy 150 m2 albo 300 m2, to również tutaj musi to poważnie rozważyć, żeby szybciutko zacząć tę budowę zgodnie z nowelizacją ustawy prawo budowlane. Jeżeli natomiast zastanawiacie się, jak zostać rolnikiem albo zastanawiacie się, jak nabywać działki rolne, to zapraszam Was oczywiście na szkolenie we wrześniu. Napiszcie w komentarzach proszę, czy te zmiany Waszym zdaniem są konieczne, potrzebne, czy to jest po prostu jedynie ułatwienie życia pewnej grupie społecznej, a być może są to zmiany, które są wprost skierowane do osób związanych z rolnictwem, gdyż ten czy inny elektorat jest bardzo ważny. Także pozdrawiam Was serdecznie, Agnieszka Piesto.